18 listopada w naszej katedrze warszawsko-praskiej miała miejsce uroczystość 101. rocznicy narodzin dla nieba błogosławionej Karoliny Kuskówny. Jest tort jej urodzinowy. Obstawaliśmy mszę, jeżeli chodzi o granie i śpiewanie. Mam nadzieję, że Karolina jest zachwycona, patrząc z góry. Uważam, że Karolina Kuskówna jest jedną z takich wyjątkowych, błogosławionych świętych, dlatego że mimo młodego wieku potrafiła bronić tego, co było dla niej bardzo ważne, jakichś wartości danych od Pana Boga i wolała stracić życie niż stracić czystość, czyli może być też takim przykładem dla młodych dzisiejszego świata. W naszej diecezji to jest taka szczególna patronka młodych, a szczególnie też patronka, która zginęła za czystość. Jak mówi powiedzenie, rzeczą ludzką jest upaść, ale rzeczą szatańską jest trwać w grzechu. Błogosławiona Karolina, jak mówią święci, wolała z kolei umrzeć niż zgrzeszyć. Pewnego dnia, kiedy po prostu została w domu ze swoim młodszym rodzeństwem, została porwana przez żołnierza rosyjskiego, który zaciągnął ją do lasu i próbował zgwałcić. Ona, chcąc bronić czystości, po prostu uciekała, nie udało się, została zamordowana. Czyli poświęciła życie, oddając się ważnej idei. Bo to jest jedna z takich cech czy wartości, która już trochę w dzisiejszym świecie nie jest taka popularna. Ale właśnie dzięki też błogosławionej Karolinie Kuskównie i ruchowi Czystych Serc to się troszkę też zmienia. Karolina Kuskówna jest dla mnie przede wszystkim patronką z racji na moje imię, które noszę. Czasami w trudnych momentach zdarzało mi się zwracać do niej o pomoc, żeby tam u góry stawiała się za mną. Kiedy poznałam jej biografię, to sama się dziwiłam, jejku, jak tak można. My się często kłócimy z rodzicami, tak nie dogadujemy się, nie jesteśmy posłuszni, a ona zupełnie robiła inaczej i dlatego jest dla mnie naprawdę kimś wyjątkowym. Jej śmierć jest jakby takim nowym życiem dla nas.